dobry Państwu. To już jutro, po dłuższej przerwie, Turniej Miast znowu na antenie Dwójki. Tym razem do walki staną dwa miasta, do walki, do szlachetnej rywalizacji. Będzie to Bolesławiec w województwie jeleniogórskim i Sanok w województwie krośnieńskim. Bolesławiec liczy około 42 tysięcy mieszkańców, Sanok około 37. Dokładne dane podamy Państwu jutro. Proszę Państwa, jeśli chodzi o regulamin samego turnieju, tutaj zaszły drobne zmiany i może tak króciutko spróbuję je omówić. Do przyznania będzie 6 dużych punktów, a nie 5 jak dotychczas. Nową konkurencją są potyczki rodzinne, za które przyznamy jeden duży punkt. W sumie będzie 7 tych konkurencji. Startować będą oczywiście rodziny i z Bolesławca, i z Sanoka. Jeden punkt za inicjatywy społeczno-gospodarcze, jeden duży punkt tutaj przyzna ten punkt jury. Będzie zbiórka na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole, zbiórka pieniędzy. Ilość zebranych pieniędzy podzielimy przez ilość mieszkańców. Ten przeciętny mieszkaniec, który przyniesie więcej pieniędzy, zadecyduje o tym, które miasto zwycięży. Jeden punkt za prezentacje kulturalne, jeden punkt za konkursy sprawnościowe, zawodowe. Tych konkursów będzie w sumie 11 i zapowiadają się bardzo ciekawie. I tradycyjnie głosowanie telewidzów, przyznanie jednego dużego punktu należy oczywiście do Państwa. W tej chwili, jak Państwo widzą, telefony są gotowe, stanowiska są gotowe. Numer 2002-21, ale czynny będzie dopiero jutro. Dzisiaj proszę nie dzwonić. W obu miastach przygotowania trwały długo i były bardzo intensywne. Przed nami ostatnia noc i przypuszczam, że dla niektórych ta noc będzie bardzo krótka albo w ogóle bezsenna. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach. Najpierw na antenę proszę Bolesławiec. Dzień dobry Państwu. Jej, jak tu gorąco. Znaczy nie, żeby pogoda była specjalna. To pozdrowienia, te oklaski to pozdrowienia mieszkańców Bolesławca dla mieszkańców Sanoka i ukłony od nas. W Polsce. Znaczy nie, żeby nas pogoda tutaj rozpieszczała, bo wczoraj i przedwczoraj było raczej chłodno, ale atmosfera w Bolesławcu jest tak gorąca, że niesłychanie miło się nam pracuje. Cały czas towarzyszy nam liczna grupa mieszkańców 42-tysięcznego Bolesławca, która podpowiada, pomaga, tak żeby wszystko wyglądało jak najlepiej. Jeśli Państwo pozwolą, to kilka słów o historii. To miasto ma swoją historię bardzo długą, słowiańską, a nazwę najprawdopodobniej zawdzięcza, choć trwają jeszcze kontrowersje wśród historyków na ten temat, Bolesławowi Wysokiemu, który zbudował tutaj zamek obronny istniejący do dzisiaj. Natomiast Bolesławiec został ogromnie zniszczony w czasie działań wojennych, mniej więcej w 70%, co zostało zobrazowane na tej właśnie wystawie i ogromnym wysiłkiem mieszkańców odbudowany, stanowiący dzisiaj duże, prężne, ładne i sympatyczne miasto, o czym Państwo zresztą przekonają się jutro. Proszę Państwa, naczelnik, pan Piotr Bojko, zmęczony, ale zadowolony, albowiem myślę, że z tak wspaniałą aktywnością ludzi, z którymi przecież na co dzień się spotyka na ulicach, chyba jeszcze się nie spotkał. Panie Naczelniku, niech Pan nam przedstawi w trzech słowach tych wszystkich Państwa, którzy siedzą dookoła. Stoją. Ale 46 to nigdy nie będzie. Ale niemożliwe, żeby 72 wbiły. 72 gwoździe wbijają w 23 sekundy. Ci z Bolesławca. Rób. Musimy to sprawdzić. Nie, ale... Inna sprawa, że ci z Sanoka wbijają w 22 sekundy, także są o sekundę lepsi. Proszę Państwa, staramy się sprawdzić, jak to się dzieje, że ci, którzy startują w turniejach zawodowej sprawności, uzyskują tak niewiarygodne wyniki. Niewiarygodne. Przestań marnować amunicję, opowiedzmy Państwu o Sanoku. O Sanoku. Otóż nie będziemy przedstawiać par małżeńskich w Sanoku, bo oni już po prostu odszedłszy od biurka urzędnika stanu cywilnego... Pobiegli szybko do domu. Tak właśnie jest w Sanoku. Sanok leży w innej nieco geograficznie okolicy. Państwo wiedzą, dawna Galicja, życie tu z pozoru przynajmniej płynie spokojniej. Chociaż jutro przekonają się Państwo, że i atmosfera będzie gorąca i pokażemy, że to życie sanockie wypełnione jest wydarzeniami po brzegi. Ale skoro już jesteśmy w Sanoku, jesteśmy teraz, kiedy słońce znikło za horyzontem
Jest niezła pogoda, to tu są niepowtarzalne widoki, a my mamy taki punkt obserwacyjny, którego nawet burmistrz w mieście nie ma. Robert, pokaż nam z góry plan. Proszę spojrzeć. Na ogromnej drabinie nad nowym ratuszem nasza kamera. Taki właśnie krajobraz otacza Sanok. O, to jest nasz kamerzysta. To jest właśnie Robert, proszę Państwa. Tam na górze. I widzi stamtąd zarówno nasz rynek, jego stary ratusz z zegarem, jak i wszystkie wydarzenia, które będą rozgrywały się jutro tutaj na polach. Ale ja myślę, że cóż, opowiadanie nie wypełni Państwu. Bolesławiec zaśpiewał, my też zaśpiewamy. Zaśpiewamy. Solo. Solo. Wojtku, możemy? Bardzo proszę. Się romantycznie i przyjemnie, jutro będzie gorąco. Mieli Państwo okazję, a aplauz się zrywa gdzieś. Nie mogliśmy jakoś aplauzu się doprosić. Wszystkie oklaski trzymają na jutro. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek jutro będzie Państwu stąd opowiadał, że w Sanoku najlepsze są autobusy, albo wyroby Stomilu, albo... To nie wierzcie, naprawdę najlepsi. I o tym się przekonacie kiedyś. Są po prostu Sanoczanie. Mieszkańcy z Sanoka z ich kulturą. Pozdrawiają telewidzów. Pozdrawiamy serdecznie Bolesławiec. No właśnie, a niech zwycięży lepszy. Dziękuję. Myślę, że tak właśnie się stanie. Mam pytanie do Sanoka. Jaka u Was jest pogoda i jak będzie jutro?
No więc jak widziałeś, nieco chwiało nam naszym punktem obserwacyjnym, kiedyśmy pokazywali daleką panoramę Bieszczadów, może jeszcze się uda coś pokazać, bo wiatr się usila nam, coraz bardziej się wiatr usila i tak niby było pięknie, a tu takie wysokie cirrusy, balony latały w okolicy, balony czasem zwiastują niepogodę. Ale dzisiaj było 27 stopni ciepła i proszę Państwa, tu w Sanoku już przekwitają tulipany. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Bolesławiec nas jeszcze słyszy, jaka pogoda w Bolesławcu? No ja zacząłem od tego, że w Bolesławcu było chłodno przedwczoraj. A stąd te sweterki takie, bo zauważyłem, że panowie w takich sweterkach. Znaczy, nie żeby mi zęby szczękały, ale było raczej chłodno, z tym, że jutro ma być upalnie. To chyba nawet niedobre słowo, upalnie. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim będzie słonecznie w obu miastach, proszę Państwa. Obu miastom życzę sukcesów. Jak będzie, przekonamy się o godzinie 21.50, bo właśnie o tej porze zakończymy turniej miast. Przypomnę, że początek o godzinie 11.50, także turniej potrwa 10 godzin, oczywiście z małymi przerwami na pozostałe programy. Organizatorem turnieju jest oczywiście drugi program telewizji. Patronat objął Urząd Rady Ministrów, natomiast nagrody ufundowało Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Nazwa jest długa, ale chyba dobrze powiedziałem. Proszę Państwa, tak więc zapraszam jutro od godziny 11.50 do godziny 21.50 turniej miast Bolesławiec-Sanok. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do Sanoka. Sanok, miasto, w którym byłem po raz pierwszy i właściwie mógłbym tu już pozostać, chociażby ze względu na ten piękny mały autobus. Poznawałem Sanok jeżdżąc najnowszym autobusem Autosan. Przed przyjazdem wiedziałem niewiele. Miasteczko gdzieś na południowym wschodzie Polski, około 36 tysięcy mieszkańców. W centrum doskonały punkt widokowy, Góra Parkowa. Pomijam wiadomość o pierwszych śladach człowieka sprzed 6 tysięcy lat. Odnotowuję pierwsze wzmianki o ogrodzie w latopisie hipackim staroruskiej księdze z 1150 roku. Miastem stał się Sanok w 1339. Kiedyś koło weselnej karety, którą Władysław Jagiełło jechał przez Sanok, złamało się. Małżeństwo zawarte 2 maja 1417 roku z Elżbietą Granowską nie trwało długo. Los za ojczyznę dał mi Sanok, powiedział w XV wieku prekursor myśli humanistycznej w Polsce Grzegorz z Sanoka. Wyrazem pamięci o humaniście obok pomnika jest wspaniale odrestaurowana biblioteka miejska imienia Grzegorza z Sanoka. Prawda, że piękna. Druga nagroda ministra kultury i sztuki za rewaloryzację zabytków. Pomagają także w rewaloryzacji Krakowa. Tak biblioteka wyglądała kiedyś, podobnie jak inne budynki w Sanoku. Żyli i żyją z dala od metropolii. Może dlatego najwyżej cenią wiedzę. Od 1848 roku świetnie prosperowała oficyna wydawnicza Karola Pollaka. Dzieła klasyków polskich, liczne czasopisma, chroniły nie tylko język, ale i podtrzymywały tradycję. Pod koniec XIX wieku w dobrym tonie było czytanie lokalnej prasy. Współcześnie ruch wydawniczy rozwija się nadal. Opracowania naukowe miejscowych muzeów trafiają do 400 placówek na całym świecie. Natomiast klub literacki Połoniny, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, dba o to, aby miejscowi poeci byli czytani. A na co dzień w drodze do pracy Gazeta Sanocka o sukcesach i niepowodzeniach. Panie dyrektorze, czy jest to dobry autobus? Jestem przekonany, że bardzo dobry autobus. Sanocka Fabryka Autobusów jest przedsiębiorstwem o ponad 150-letniej tradycji. Powstała jako warsztat, który produkował maszyny rolnicze i urządzenia do produkcji rolnej. W okresie międzywojennym była jedną z bardziej znanych w Europie fabryką wagonów i tramwajów. Natomiast po zniszczeniach wojennych została odbudowana przez sanockich robotników i w latach 50. zaczęliśmy produkować autobusy. Do dnia dzisiejszego fabryka przekazała Gospodarce Narodowej do eksploatacji około 90 tysięcy autobusów, około 1 000 000 przyczep.
kilkadziesiąt tysięcy furgonów. Tak obecny autosan wyglądał kiedyś. Od warsztatu kotlarskiego rozpoczynali panowie Walenty Lipiński i Mateusz Beksiński. A propos, w salach Sanockiego zamku obejrzeć można obrazy wnuka pana Mateusza Zdzisława Beksińskiego obok wspaniałej, niepowtarzalnej kolekcji ikon. To jedna z najcenniejszych kolekcji w Muzeum w Sanoku. Tak jest, Muzeum Historyczne w Sanoku jest w posiadaniu najcenniejszej kolekcji ikon ruskich Grupa Halicka w Polsce. Ikon tych muzeum posiada ponad 700. Wszystkie pochodzą z okolicznych cerkiewy, zgromadzone tu zarówno w okresie przedwojennym, jak i w okresie powojennym po wyzwoleniu. Dbając o swoją sanocką ojczyznę, pokonali nawet ideę płaskich dachów i wielką płytę. Nie lubią byle jakości. Zbudowali dzieciom kryte lodowisko i drugi w Polsce tor lodowy. Społecznie. Czy towarzysz sekretarz jeździ na łyżwach? To znaczy, jeździłem na łyżwach w młodości. Przyznam się, po rzece San. Skąd zainteresowanie w takim razie torem lodowym? Z zainteresowania naszego społeczeństwa, szczególnie ludzi, którzy rozpoczęli społecznie budowę toru, budowę lodowiska. No, jestem moralnie nawet zobowiązany, żeby to w Sanoku ten sport się rozwijał dla pracowników, robotników. Zresztą nie ukrywam, że ten tor jest wybudowany właśnie rękoma załóg naszych robotniczych w Sanoku dla swoich dzieci. Nie zabrakło sił, żeby wybudować także kryty basen, przed którym kilka razy dziennie zatrzymuje się kolorowy autobus Bolek i Lolek. Każdy przedszkolak powinien pływać. To nie postulat, to rzeczywistość. Asiu, od dawna się uczysz pływać? Nie, od zerówki. Od zerówki, a w której jesteś w klasie? W trzeciej. W trzeciej? I chcesz się nauczyć pływać tak naprawdę, czy...? Naprawdę. A mogłabyś pokazać, jak pływasz? No. Pokaż. Po zajęciach na pływalni można pójść do klubu komputerowego. W jaki sposób powstała ta karcówka? Naczelnik miasta udostępnił nam ten domek. Przy pomocy zakładów pracy została ona wykończona. Myśmy urządzili to. Kto dał pieniądze na zorganizowanie tej karcówki i klubu komputerowego? Na zorganizowanie w ogóle klubu komputerowego dostaliśmy pieniążki z Rady Przyjaciół Harcerzy. Na jeden komputer, zaś na drugi komputer z własnych oszczędności z akcji letniej. Od wieków społecznicy wybudowany ze składek sanockich mieszczan budynek od 1880 roku należał do najstarszego na Podkarpaciu gimnazjum. Poza wieloma szkołami średnimi ma Sanok filię trzech wyższych uczelni, jak żadne miasteczko w Polsce. Wśród konstruktorów i robotników, którzy zbudowali ten autobusik, są ich absolwenci. Do Muzeum Budownictwa Ludowego wypada jednak dojść pieszo, spoglądając na rzekę San. Pierwsza klasa czystości wody. Panie docencie, dlaczego jedyne i niepowtarzalne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku? Nasze muzeum rozpoczęliśmy budować w roku 1958. Do dzisiaj mamy ponad 110 obiektów ustawionych w parku na przestrzeni 38 hektarów. Staram się wskazanie oddać specyfikę poszczególnych grup etnograficznych, jakie zamieszkiwały ten teren do roku 1945. Pierwszy po wojnie skansen w Polsce powstał właśnie w Sanoku. Poza miastami wojewódzkimi jedynie Sanok posiada własny zespół lotnictwa sanitarnego. Współpracuje z nim Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kilkudziesięciu ofiarnych ludzi gotowych za cudze oddać własne życie.
Panie naczelniku, o co jest pan zupełnie spokojny? O rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Mamy wybudowane fundamenty infrastruktury komunalnej, co pozwala nam na to, ażebyśmy optymistycznie patrzyli na rozwój budownictwa mieszkaniowego. O co pana boli głowa? O to, ażeby mieszkańcy miasta za 10 lat mieli wodę. Ponieważ jest to inwestycja, rozbudowa ujęć wodociągowych jest inwestycją i kosztowną, i długą w realizacji, stąd już teraz musimy myśleć o tej inwestycji. I niestety muszę pożegnać się z miastem, w którym bez licencji produkują autobusy, paski klinowe i inne wyroby gumowe, czyli galanterię samochodową ze znakiem 100 mil, wydobywają naftę i gaz. Budują, nie szpecąc krajobrazu, dbają o dzieci i zabytki. Umieją dbać o siebie samych i innych. Pamiętają o turystach. Los za ojczyznę dał im Sanok. I tego odrobinę zazdroszczę. Dzień dobry Państwu, turniej pora rozpocząć. Bolesławiec, województwo jeleniogórskie i Sanok, województwo krośnieńskie. W Bolesławcu 42 tysiące mieszkańców, w Sanoku 37. Odległość drogowa między tymi miastami 610 kilometrów, mniej więcej. Oba te miasta dziś wystartują w turnieju. Na wstępie może kilka informacji o zasadach samego turnieju, bowiem one trochę się zmieniły. Kiedyś było do przyznania 5 dużych punktów, w tej chwili będzie ich 6. Proszę Państwa, oto tablica. Nowa konkurencja, potyczki rodzinne. Konkurencja ta będzie się składała z 7 potyczek. Zwycięzca otrzyma 1 duży punkt. Inicjatywy społeczno-gospodarcze, tutaj też 1 duży punkt. Oceniać będzie te inicjatywy nasze jury. Zbiórka pieniędzy na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole. 1 duży punkt. Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 9. Już za kilka minut przedstawimy Państwu jej pierwsze efekty. Ocena działalności kulturalnej, prezentacji kulturalnych należeć będzie również do jury i też 1 duży punkt. Konkursy sprawnościowo-zawodowe, 11 małych punktów i 1 duży punkt do przyznania. I oczywiście 1 duży punkt należeć będzie do Państwa. Panie przy telefonach już czuwają w tej chwili, z tym, że telefony uruchomimy w momencie, kiedy Państwo będą mieli trochę więcej wiedzy na temat obu miast. Numer telefonu w tej chwili już podam, 20-02-21. Ten telefon uruchomimy pod koniec naszego pierwszego wejścia antenowego. Pozwolą Państwo, że przedstawię nasze jury. Przewodniczącym jury jest Zbigniew Napierała, dyrektor drugiego programu telewizji. W jury są również redaktor Kazimierz Koźniewski, znany publicysta, członek Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i pan Józef Skweres, dyrektor Biura Administracji Terenowej w Urzędzie Rady Ministrów. Zresztą Urząd Rady Ministrów jest mecenasem turnieju miast. Tutaj obok mnie po lewej stronie taki duży, piękny puchar. Jest to oczywiście nagroda dla zwycięzcy. Puchar ten ufundowało Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. A po mojej prawej stronie rzecznicy obu miast. Z Bolesławca pan Lesław Kasprzycki i pan Olgierd Mancewicz. Natomiast z Sanoka pan Andrzej Maciaś i pan Edward Sikorski. Panowie będą czuwać nad prawidłowością przebiegu całego turnieju. I tyle może informacji wstępnych. W tej chwili przenieśmy się do Bolesławca. Halo Bolesławiec. Thank you.
moja babcia spod Sanoka, dziadek w Bośni był za krawca. Tato mamę w drodze poznał, a ja jestem z Bolesławca. Wokół miasta stare mury, park nad stawem, nowa szkoła. Nad Bobrem są bagary, tu wiem kto, gdy ktoś zawoła. Bolesławcu nad Bobrem, kiedyś był. Właśnie chłopak mój przyjechał i chce zabrać mnie do Krosna. Ta wiosna go odurza, gdy usiądę z nim na ławce. Pomarzymy o podróżach, zostaniemy w Bolesławcu. Bolesławcu nad Bobrem, moje oczy są mokre i szczęśliwe, choć mokre. Garnki lepią, ale z gliny dzbany piękne robią chłopcy swym dziewczętom, aż im serce całkiem zniknie. No już dobrze, pomógł tatu, niech weselny zabrzmi taniec. Mogę tańczyć całe lato, aż polubisz Bolesławie. Bolesławcu nad Bobrem, chcę być z tobą na dobre. Chcę być z tobą Dzień dobry Państwu. Tak przywitał Państwa Bolesławiec w osobach Agnieszki Kubicz i Ryty Zawistowskiej, laureatki festiwalu w Zielonej Górze. Co tu dużo mówić? Jest raczej chłodno. Dzisiaj rano termometry w Bolesławcu wskazywały zaledwie 12 stopni, stąd ten mój niecodzienny strój. Ale miasto czyste, schludne, zadbane. Mnóstwo pracy tutaj włożono. Pracowali wszyscy. Dowiedzieliśmy się, że dwóch czy trzech niemowlaków tylko nie brało w tym udziału. Konkursy, prezentacje stąd z Bolesławca odbywać się będą z kilku miejsc. My jesteśmy teraz w centrum Bolesławca Nowoczesnego i przeniesiemy się na rynek i Stare Miasto. Staszek Wolny. A z rynku mieszkańcy miasta mimo chłodu gorąco, ciepło i serdecznie pozdrawiają wszystkich telewidzów w całej Polsce. Proszę Państwa, kilka słów o historii miasta. Sięga ona wczesnego średniowiecza. Miasto najprawdopodobniej swoją nazwę zawdzięcza piastowskiemu księciu Bolesławowi Wysokiemu, choć na ten temat wśród historyków ciągle jeszcze panują pewne kontrowersje. Jedno jest pewne, Bolesław Wysoki wzniósł tutaj w XI wieku piękny zamek, który do dzisiaj mogą oglądać wszyscy ci, którzy Bolesławiec odwiedzą. A dzień dzisiejszy miasta to przede wszystkim nowoczesny przemysł, wielkie zakłady pracy. Proszę Państwa, w tym oto miejscu, a także w kilku innych punktach miasta są stanowiska, w których gromadzi się datki na Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Cel to budowa nowej sali gimnastycznej dla zespołu szkół ogólnokształcących, który dotychczas nie mógł znaleźć się w planie społeczno-gospodarczym województwa, ale miejmy nadzieję, że po dzisiejszym turnieju zgromadzi się fundusze i ten obiekt dla bolesławieckiej młodzieży powstanie. Do tej chwili zgromadzono już 1 700 000 złotych. To tyle z Bolesławca. Głos ma Sanok. Witamy z Sanoka. Wczoraj blisko 20 stopni ciepła, dziś prawie 30. I w to upalne południe z kolorowego rynku w Sanoku witają Państwa mieszkańcy Sanoka. Witają sympatycy tego miasta, Andrzej Kwiatkowski i Tadeusz Sznuk.
Nie zazdroszczę dzisiaj jurorom. Jurorom, którzy zostaną postawieni przed zadaniem porównania osiągnięć przeszłości, przyszłości i dnia dzisiejszego dwu tak różnych miast, jak Sanok i Bolesławiec. Z Sanoka zaczniemy w trochę innym nastroju. Żeby Sanok... Każde miasto, żeby polubić, to trzeba poznać. A żeby poznać Sanok, trzeba wiedzieć, że jego mieszkańcy nie boją się i potrafią, budując dzień dzisiejszy, odwoływać się do przeszłości. Oto jak Sanok sprzed lat kilkudziesięciu słowami Bruno Schulza wspomina Dorota. Sobotnie popołudnia wychodziłem z matką na spacer. Podsądni, chcąc swym bliskim zapewnić ciepło, naruszyli przepisy prawa. Stare domy, wypolerowane wiatrami, zabarwiały się refleksami wielkiej atmosfery, echami, wspomnieniami barw, rozproszonymi w głębi kolorowej pogody. Zdawało się, że całe generacje dni letnich, jak cierpliwi sztukatorzy, obijający stare fasady z pleśni tynku, obtłukiwały kłamliwą glazurę, wydobywając z dnia na dzień wyraźnie prawdziwe oblicze domu, fizjonomię losu i życia, które formowało je od wewnątrz. Okna, oślepione blaskiem pustego placu, spały. Balkony wyznawały niebu swą pustkę, otwarte siebie pachniały chłodem. Z relacji filmowej o Sanoku wiedzą już Państwo o tym, gdzie pracują mieszkańcy Sanoka. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na to, z czym najczęściej kojarzy się Sanok. Oczywiście, z autobusami sanockiej fabryki autobusów Polmo Autosan. Pracuje w niej blisko 6,5 tysiąca osób. Produkowane w Sanoku autobusy miejskie, międzymiastowe, turystyczne eksportuje się do 10 krajów świata. Rolnicy znają Autosan jako producenta przyczep transportowych i rolniczych. Znają też inne sanockie zakłady. Właśnie te, których ekspozycje Państwo oglądają, to zakłady przemysłu gumowego Stomil, głównego producenta poszukiwanych na rynku pasków klinowych. Tradycją turniej jest, że handlowcy zapraszają mieszkańców i gości na kiermasz. Kiermasze i festyny trwają, proszę Państwa, w Sanoku od rana. Kto ma blisko, serdecznie zapraszamy do Sanoka. Tadeusz, oddaję Ci głos. Tak, no więc tu, jak Państwo widzą, musieliśmy na moment przerwać pracę kasą, bo jest wielki ruch. Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Pieniądze, które pozostaną w Sanoku, te, które zostaną przez sanoczan wpłacone w Bolesławcu, zbierają na salę gimnastyczną. Zobaczymy, co się da zbudować, usprawnić, ulepszyć w szkołach Sanoka za pieniądze zebrane tu na takie oto cegiełki. Cegiełki Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Cegiełki maleńkie, warte od 50 do 1000 zł. Wyższe nominały podobno już poszły. Spójrzmy w górę. Państwo to widzą, ja niestety nie. Tam jest podana suma wpłat. 3 miliony minęliśmy w każdym razie.
kto wpłaca? Osoby indywidualne, przede wszystkim osoby indywidualne, no i szkoły. Szkoły wpłacają na szkoły? Tak, też ze zbiórek chyba dzieci w szkole. No cóż, nie będziemy podawać prognoz na to. Ja myślę, że to się rozstrzygnie dopiero wieczorem, że miasta będą się ścigały, że ambicja wzajemna będzie kazała przynosić tu dalsze sumy. Pamiętajmy, co wpłacą bolesławianie, zostanie w Bolesławcu, co w Sanoku, sanoczanie, zostanie także dla własnych dzieci. Dziękujemy. Proszę Państwa, w tej kawiarence spotykać się będziemy dzisiaj z ludźmi, od których jeszcze więcej dowiemy się o Sanoku. Chciałem Państwu przedstawić przy stoliku wraz ze mną pan Zbigniew Derecki, rzecznik Bolesławca, oraz pan Ryszard Pacławski, komendant chówca ZHP w Sanoku. A dlaczego spotkaliśmy się tutaj z panem, zaraz opowiem. Otóż od 1974 roku harcerze prowadzą akcję pod nazwą Bieszczady 40. Co to za akcja? Tak, harcerze przyjeżdżają w Bieszczady nie tylko wypoczywać, ale także pracować. Co roku ci, którzy wybierają sposób spędzenia czasu w trudnych bieszczadzkich warunkach, pozostawiają po sobie nie tylko miłe wspomnienie, ale setki, tysiące godzin przepracowanych na rzecz społeczeństwa Bieszczadów. Pracują zatem przy uprawach leśnych, pomagają we wznoszeniu obiektów użyteczności dla mieszkańców Bieszczadów, a także prowadzą zielone przedszkola i zgłaszają swoją artystyczną ofertę dla mieszkańców wsi bieszczadzkiej. Dzięki nim, proszę Państwa, jest tak w Bieszczadach pięknie. Tych ludzi, którzy pracowali, było już 100 tysięcy. 5 tysięcy z nich zostało odznaczonych odznakami. Ja mam nadzieję, że dziś przypomną sobie o Sanoku. To wszystko od nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy już pierwsze wstępne wyniki zbiórki pieniędzy na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole. Zbiórka ta trwa od godziny 9:00 i spójrzmy na tablicę. O godzinie 12:00 w Bolesławcu zebrano 1 700 000 złotych, natomiast w Sanoku 1 285 800 złotych. Przy czym jest to mniej więcej sytuacja remisowa, dlatego że w Bolesławcu, przypomnę, mieszka około 42 tysięcy mieszkańców, natomiast w Sanoku 37. Ilość zebranych pieniędzy podzielimy przez ilość mieszkańców i decydować będzie statystyczna średnia suma przyniesiona przez jednego mieszkańca danego miasta. Także w tej chwili mniej więcej remis. I pora rozpocząć pierwszą konkurencję potyczek rodzinnych. Przypomnę, że w sumie tych potyczek będzie 7. Zwycięzca otrzyma jeden duży punkt. Przenosimy się do Bolesławca. Dwie konkurencje potyczek rodzinnych. Proszę Państwa, było miło, było chłodno, teraz będzie niesłychanie gorąco. Potyczki rodzinne, specjalność Wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Stoję obok pięknej klaczy. Nazywa się Lokata. Nie żebyśmy byli rodziną, ale jesteśmy silnie zaprzyjaźnieni. Drugi koń to los, wynik będzie loterią. Uwaga, start! A w konkurencji uczestniczą dwie rodziny, państwo Nowakowie z Sanoka i państwo Ślisty z Bolesławca. Państwo Nowakowie Maria, Stanisław, Aneta i Regina, państwo Ślisty, pani Grażyna, Jerzy, Daniel i Paweł. Konkurencja polega na tym, że dzieci mają doprowadzić konie do ojców, którzy następnie osiodłają te konie i jadąc na nich mają zabrać worek, objechać dookoła postumenty i następnie galopem bądź kłusem wrócić na miejsce. Moment zeskoczenia z konia będzie decydował o tym, kto zwycięży. Pan Jerzy Śliski już kończy dopinanie siodła, za chwilę znajdzie się na koniu. Muszę Państwu powiedzieć, że pan Jurek na co dzień wcale nie na koniu, tylko na joju. To jest takie duże urządzenie pracujące w kopalni. Pan Jurek jest górnikiem sportowym. Konie są z Zakładu Usług Socjalno-Turystycznych w Miłkowie przy Państwowym Przedsiębiorstwie Hodowlanym w Janowie. Przepięknie przygotowane. Tymczasem pan Jerzy Śliski już na koniu. Tak, teraz trzeba tylko wrzucić drugi bieg, podejść, koń się tego będzie bał. Koń nie lubi, a jednak udało się i trzyma. No i teraz spokojnie, spokojnie. Duża różnica. No kmicic to nie jest, ale w sumie wygląda nieźle. Już za chwilę będziemy znali wynik. Pan Stanisław Nowak jeszcze swoją trasę przejedzie. Czas. Minuta i 32 sekundy. W tym właśnie czasie pan Jerzy Śliski zakończył konkurencję. Lokata. Spokojnie i z wdziękiem. Z
spogląda w stronę bolesławieckiej publiczności. Proszę mi powiedzieć, jak to było w końcu na tym koniu? Wspaniale było, no. Nogi mam poświęcone od treningu, ale wspaniale. Długo państwo przygotowywali się do tego? Tydzień czas. I to jest pierwszy powrotem. Kontakt z jeździectwem? Pierwszy był w eliminacjach do potyczek rodzinnych, a w tej chwili to już jest drugi. Jest prośba od telewidzów, żeby wyraźnie powiedzieć, która rodzina jest z którego miasta. Państwo Nowakowie z Sanoka i państwo Śliscy z Bolesławca. W tej konkurencji jeden mały punkt dla Bolesławca. I prosimy o drugą konkurencję. Już ją rozpoczynamy. Czy można startować? Uwaga. Start. Proszę państwa, w tych workach są literki. 24 literki, z których rodziny będą musiały ułożyć na tablicach rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Mogą być nazwy geograficzne, nie mogą być skróty. Kto więcej? Zobaczymy. W liczbie pojedynczej w dodatku w mianowniku. Czy to jest M. Czy wcześniej wiedziały, jakie to są litery? Nie. Nie wiedziały wcześniej. Litery wzięliśmy z hasła. Z hasła, które brzmi: rodzina to punkty dla miasta. Oczywiście nie rzecz w tym, żeby to hasło ułożyć ponownie. Rzecz w tym, żeby ułożyć jak największą liczbę rzeczowników. As. Mi. Sanoku. Nic. Już trzy razy, a tutaj lot i za... Ile czasu minęło, Staszko? Jest prawda. Listo minuta. To jeszcze mamy dwie minuty. Decyduje ilość utworzonych wyrazów. Dalej. Tak jest. Co jest ten epis? Kto pierwszy, kto więcej. Oczywiście lepiej jest układać króciutkie wyrazy. Wtedy można ich zrobić jakby więcej. 24 literki z hasła: rodzina to punkty dla miasta. Kto sprawniejszy? Kto zna więcej wyrazów? Jakie tam wyrazy są? Syn, pad, don, iza. Don, dy, o. A państwa Nowaków, as, mi. Don. Może być don? Don. Czy dużo liter jeszcze zostało? No jeszcze mieszają państwo po kilka liter między sobą, usiłując tworzyć z tego jakiś nowy wyraz. Takie słowo nowotwórstwo. Trzy litery zostały. Nie, tutaj. Państwa Śliskich, którzy reprezentują Bolesławiec, państwo Nowakowie. No trochę więcej, tak. Proszę cztery. Ile czasu, Staszku? Ile czasu? Jakie masz? Raz. Nie. Niestety dwie minuty już mijają. Jeszcze tylko kilkadziesiąt sekund. No, proszę państwa, jak te literki wymierzać, żeby coś z tego wyszło? O, jest, nie ma. Jedna literka, dwie literki zostały tylko. Raz, nie, z raz, a z dwa, państwo Śliski. A gdzie masz drugie? Wyrazu Jurek pewnie nie da się ułożyć. Nie, ale jeszcze coś. Jeszcze kombinację. Gdzie by to dołożyć? Czy publiczność może podpowiadać? Publiczność może, ale jeżeli wszyscy naraz podpowiedzą, to i tak z tego nic nie wyniknie. Za dużo ludzi jest dookoła. Staszku, czas. Czas. To już są ostatnie sekundy przecież. No nie będzie więcej, za cholerę. No i mnie zostanie. Dajesz tutaj hasło na koniec? Uwaga. Uwaga. Kończymy kombinację. Koniec. Już. Co zostało? Koniec. Staszku, licz liter. Licz... rzeczowniki. A nie ma to. Już wyraz się nie liczy. Pad, tor, syn, iza, tan, kik, oda. Nie wiem, co to znaczy oda. Tak jak do młodości, tak? 8. As, mi, nik, oka, ul, za, don. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A zatem państwo Śliscy, jeden wyraz więcej. Drugi punkt dla Bolesławca i głos oddajemy do Sanoka. Pod podobną presją jak tam w Bolesławcu Sanoczanie będą tu startować bolesławianie. Aczkolwiek myślę, że mieszkańcy
Sanoka zapewnili im pewien komfort psychiczny. Wiesława Olczyk, chciałbym, żeby państwo poznali rzecznik Bolesławca, osoba tak niesłychanie skrupulatna i szczerze mówiąc wydaje się jakby podejrzliwa. Niech pani powie, jacy są sanoczanie przy organizacji gier? Przemili, kulturalni i serdeczni. To się nazywa godna ocena przeciwnika. Bolesław Bogaczewicz, rzecznik Sanoka. Państwo będą pilnować, aby tu u nas było wszystko zgodnie z regulaminami, bardzo dokładnie napisanymi i podpisanymi przez obydwie strony. No i wreszcie zawodnicy, nasi goście z Bolesławca, państwo nastalscy. Danuta, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pan Wiesław Nastalski, pracownik CPN-u Wrocław, mechanik samochodowy. No i ich dwoje dzieci, Maciek z szóstej klasy i Marta z klasy drugiej. I gospodarze, państwo jasińscy. Teresa Jasińska, sprzedawca. Jan Jasiński, elektryk. Małgosia, 14-latka i Monika, 9-latka. Monika, pokaż się państwu. Tam państwo patrzą z tamtej... O, dobrze. No, prawie dobrze. Zadanie państwo znają. Trzeba posprzątać, ale przed sprzątaniem trzeba wiedzieć, że zginęły nam dwa pierścionki. Dwa maleńkie pierścionki, które gdzieś utknęły, po jednym w stosie śmieci, jednym w śmieciach bolesławieckich, drugi w śmieciach sanockich. Andrzej zaraz nasypie śmieci, wrzuci do nich pierścionki i trzeba odkurzaczem wysprzątać najpierw pierwsze pomieszczenie, następnie w zbiorniku odkurzacza znaleźć te zgubione pierścionki. Wysprzątać trzeba bardzo dokładnie, a odkurzacze, no cóż, odkurzacze po prostu nie są zbyt dobre. Trzeba je najpierw naprawić. Sanoczanin jest elektrykiem, bolesławianin technikiem samochodowym. Zobaczymy, jak się w tej kategorii sprawdzą. Czy już naśmiecone? Tak. Bolesławiec gotów? Sanok gotów? Rzeczników proszę do drużyn. Uwaga, start! Tu widzą państwo dwa takie wskaźniki napięcia. Umieszczono to takie żarówki przy gniazdkach, do których włączamy odkurzacze. Już naprawione odkurzacze, naprawione wtyczki. Wskaźniki napięcia są po to, żeby się nie okazało, że ktoś komuś tam wyłączył prąd. I sprzątanie, wielkie sprzątanie. Sprzątają rodzice, szukać zgubionych pierścionków będą dzieci. Maciek dopinguje, szybko, szybko, jeszcze koniec sprzątania. Jest pierścionek w Bolesławcu. Jest pierścionek w Bolesławcu. Pytam rzecznika Sanoka, czy wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Tak jest, mamy potwierdzenie. Trzeci mały punkt dla Bolesławca. Ale cóż to znaczy? Jeden mały punkt, skoro jeszcze cztery zostały w tej konkurencji do zdobycia. A no zobaczymy. Pomogły dzieci i piosenka My jesteśmy dzieci śpiewają wesołe nutki, bo tak nazywa się zespół wokalno-rytmiczny przy szkole numer 2 Sanoku. Sanok, proszę państwa, konkurencja naszych czasów. Mamy rowery, aż 3 na rodzinę. Mamy koła, ale tylko 4 na te 3 rowery. W tym tylko jedno koło przednie. Trzeba się wybrać na wycieczkę. Jak to rozwiążą konkurenci? Uwaga, start! Trzeba zjechać z pochylni, przejechać trasę slalomu trzykrotnie. Trzykrotnie przejechać. Tu była wątpliwość w Bolesławcu, czy jeszcze jechać, ale jednak jeszcze jechać. Bolesławiec nadrabia stracony dystans. I co teraz zrobimy? Mamy tylko jedno przednie koło. Monika już na mecie. Marta także. I Bolesławiec zdobył przewagę. Maciek startuje. To samo przednie koło, większy rower, więc troszkę pozycja nienaturalna. Jeszcze jeden słupek do objechania, Maciek, jeszcze jeden słupek, żółty słupek trzeba objechać. I znowu przewagę zdobył Sanok. Znowu przewagę zdobył Sanok. Małgosia teraz dojechała do końca dystansu.
No i do finiszu obie drużyny wystawiły mamy. Pani Danuta w Bolesławcu, pani Teresa. Tak jest, bardzo, bardzo blisko siebie. Niewiele, niewiele dzieli obydwie drużyny. 3 punkty już zdobył Bolesławiec. Teraz nadzieja na punkt dla Sanoka. Ciężka sprawa, gęsto rozstawione słupki. Dojechał Sanok. Proszę rzecznika Bolesławca o potwierdzenie, czy konkurencja odbyła się zgodnie z przepisami. Tak, jeden mały punkt dla Sanoka. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, spójrzmy na tablicę. 3-1 w małych punktach dla Bolesławca. I jeszcze pozostały 3 konkurencje. A zatem przenieśmy się do Bolesławca. Rodzina z Sanoka, rodzina z Bolesławca. Uwaga, start! A konkurencja polega na tym, aby założyć wrotki. Rodzice muszą założyć wrotki i następnie od razu wystartować. Prawym stonogi pokonać slalom między palikami, objechać podesty i potem kto szybciej, kto bez upadku na linię mety. Jak w tej chwili, Staszku, wygląda sytuacja? No, skomplikowanie. Widzę, że ani jedna rodzina... Bolesławiec już ruszył! Rodzina z Bolesławca ruszyła. Spokojnie. Pan Jerzy Siński, tak jak sternik, mówi raz, dwa i w ten sposób... Wielka stonoga i... rodziny. I zakręt. Już zapadać, że jesteś... Brawa łyżła, tak jest. A oto rodzina Sanoka już w tej chwili rozpoczyna slalom pomiędzy pachołkami. Uwaga, Bolesławiec już blisko. Zwycięstwo w czasie 1 minuty i 2 sekund pokonana została trasa slalomu. A na trasie, na zakręcie rodzina Sanoka, Państwo Nowakowie. Brawo dla rodziny Sanoka. Piękna i zgrabna stonoga o 8 nogach. Jaka harmonia. I lewą, lewą. Jeszcze 15 metrów do mety. A ty na podwórku normalnie jeździsz na wrotkach tak na co dzień, masz? Nie. To się bardzo dobrze nauczyłeś. Tak? Jest rodzina z Sanoka na mecie. Jest już rodzina z Sanoka. A więc 1 punkt dla Bolesławca. Proszę Państwa, a u nas w Sanoku kolejna konkurencja, kolejna możliwość zdobycia małych punktów. Po mojej prawej stronie w granatowych kombinezonach rodzina Sanoka, po lewej stronie rodzina z Bolesławca. Ja będę objaśniał Państwu, o co chodzi w czasie konkursu, a teraz uwaga, rodziny gotowe? Start! 2, 3 długie deski, 2 krótkie, konkurs ogrodniczo-stolarski. Jest sezon wiosenny, trzeba zrobić skrzynki do kwiatów. Proszę Państwa, do dyspozycji zawodników, do dyspozycji drużyn po 18 gwoździ. 18 gwoździ, młotek, dokładnie oznaczone punkty, w które trzeba będzie te gwoździe wbić. Proszę patrzeć, jak to wygląda. Już mamy jeden bok długi przybity. Proszę jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, kto jest kto. W Sanoku rodzina w granatowych kombinezonach z mojej prawej strony, Bolesławiec w brązowych kombinezonach, żółtych bruskach z lewej. Dno przybija rodzina z Bolesławca. Denerwuje się szalenie tata. Sanoka bardzo się denerwuje. Proszę patrzeć na gwoździe dokładnie. Gną się te gwoździe, gną. No, trzeba będzie. Jeszcze zostało kilka gwoździ. Już chyba ostatni, jeszcze 2 podaję, jeszcze 2 gwoździe. I tu zbliżamy się już prawie do końca. Jeszcze 2 punkty zostały. Jeszcze 2 punkty. I jest już skrzynka. I teraz, och, mamie, wysypało się trochę ziemi. Wysypała się ziemia. Wysypało się trochę ziemi. Rodzina z Sanoka też dojeżdża.
wysypują ziemię i teraz tata biegiem po bratki. Biegiem po bratki, trzeba wsadzić kwiaty. Tata z Bolesławca z bratkami już przy skrzynce. Już przy skrzynce jest i tata z Sanoka. Pobiegł teraz po konewkę. Trzeba wylać całą wodę. Podlać dokładnie kwiaty, wylać wodę. Ja mam taką drobną wątpliwość. Wątpliwość moja polega na tym, że drużynie z Bolesławca wysypało się trochę ziemi, a poza tym trzeba było wylać całą wodę do skrzynki z kwiatami, ponieważ na plecy proponuję, plecy, aby tę kwestię sporną rozstrzygnęło jury w Warszawie, jeżeli rzecznicy tak sobie życzą. Słucham panią. Tak, bardzo prosimy, aby punkt przyznało, czy też rozstrzygnęło sprawę jury w Warszawie. Proszę bardzo. Jest w kłopotliwej sytuacji, jako że większość potyczek jest mało czytelna zapewne dla telewidzów. I mimo tutaj naprawdę w Warszawie trudno przesądzić, ile kwiatów znalazło się w tych donicach drewnianych. Kwiaty znalazły się wszystkie, mnie chodzi tylko o wysypaną ziemię przy starcie. Zapytam moich kolegów. Jeżeli kwiaty urosły już, to nie ma kwestii ziemią, przypuszczam. Ale jeżeli warunkiem konkurencji było, żeby cała ziemia znalazła się w skrzynce, to chyba trzeba by było tą drużynę zdyskwalifikować. Jeżeli taki był regulamin... No tak mi się właśnie wydaje. Zapytajmy o regulamin. Nie, ale... Czy było wyraźnie powiedziane, że cała ziemia ma się znaleźć w skrzynce? Tak było. W takim razie... No to chyba nie można zaliczyć. Oczywiście trzeba przyznać punkt drużynie, której ziemia znalazła się w doniczce. Tak jest. A więc... Punkt dla Sanoka i w tej chwili wynik 4-2 dla Bolesławca. Jeszcze do przyznania pozostał jeden mały punkt i będzie to punkt za scenkę satyryczną. Przenieśmy się do Bolesławca. Na estradzie bolesławieckiego rynku młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury. Zespół pieśni i tańca Mały Bolesławiec. Pani Anny Słabiak to specjalność Małego Bolesławca. Pozwolą Państwo, że poinformuję o rezultacie zbiórki na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole. W tej chwili w Bolesławcu zgromadzono 2 230 000 złotych. Satyryczną zaprezentuje rodzina państwa Śliskich z Bolesławca. Dzieło sztuki, teatr na placu centralnym w Bolesławcu. Kochanie, dojeżdżamy do Dolu. Niedługo będziemy na rynku w Sanoku. O, tak wspaniale, bo już się mam wziąć i to będzie sumienie. O, mamy jeszcze kwadrans. To przejazd chyba otworzą, przecież to centrum miasta. Tato, dlaczego tam zaczęło? To chyba koło. Tam koło? To chyba pasek kinowy poszedł. Trzeba będzie zajrzeć, może być kłopot. Co? Pasek kinowy? Z tym też nie warto martwić. Przecież jesteśmy w Sanoku, mają tu wspaniały stomik. No popatrz, w rękach się rozpadł. Proszę pani, gdzie tu jest fabryka stomik? Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Państwa spróbuj to resztę założyć i będziemy pchać na razie.
albo pojedziemy do serwisu, nie ma sprawy. Do diabła! Nie dość, że pasek kinowy poszedł, to już pół godziny stoimy na tym przejeździe. No turniej nie ma, pewnie się kończy. I na dodatek mały zginął. No mamo. Mały, jeszcze jesteś. Hej. Kochanie, ściągaj pończochy. Co? Ściągaj pończochę. Coś trzeba robić. Musimy jakoś ruszyć z miejsca. Koledzy nam dali, a to tyle roboty. Siadaj, nie gadaj, no. No ruszaj, że. Mówiłem ci, żeby nie jechać do tego Stanoka. A po co się tak śpieszyłeś? Mogliśmy przecież... Zachciało ci się pasków, zachciało ci się piłek do tenisa wszystkiego. Ruszaj, że. Hamulca satyryczną na Bolesławieckim rynku prezentowała rodzina stąd państwa Śliskich. Głos oddajemy do Sanoka. No więc to nieprawda. To nieprawda, że nie ma... Tata! Gdzie jesteśmy? W Bolesławcu. Tata, po cośmy tu przyjechali? Przecież ojcu stołek dali. Za cóż go tak ukarali? Tak w Sanoku było dobrze. Tu mi się robi niedobrze. Dla tubylców rzecz nie nowa. Żółte wiatry od Widzowa. Tyle z tym Widzowem robili zachodu. Sporo z tego pożytku, ale więcej smrodu. Nie strasz dzieci Bolesławcem. Tata, tyleś się czasu sposobił. Co ty tutaj będziesz robił? Tata ma być prezesem do spraw budowy hali. A tu długo się buduje. Dlatego tata długo poprezesuje. Choć kilkanaście lat już budowali, się starali, ale hali nie wybudowali. I dlatego tatę z Sanoka tu dali. Ale jest już makieta. Ale ciągle nie ta. Trochę pieniędzy i konto już mają. I z narady na naradę biegają. Tata, ale jak my tę halę im zrobimy? Zaczniemy od wręczenia pucharów, medali i nagród. I tak ich zachęcimy. Tata, a gdzie kryty basen, korty, tor lodowy? Nie zawracaj ojcu głowy. Tata, ja chcę do Sanoka. Tam wszystko mamy. Ale bez nas nie dadzą rady. Tata, wracamy. Racja, los za ojczyznę dał nam Sanok. Bolesławcu mają dobre chęci i niech z nimi pozostaną. No i tak wygląda właśnie sanocka satyra na Bolesławiec. Tak właśnie się zaprezentowała w wykonaniu rodziny państwa Jasińskich. Dzień dobry państwu, turniej pora rozpocząć. Bolesławiec, województwo jeleniogórskie i Sanok, województwo krośnieńskie. W Bolesławcu 42 tysiące mieszkańców, w Sanoku 37. Odległość drogowa między tymi miastami 610 km, mniej więcej. Oba te miasta dziś wystartują w turnieju. Na wstępie może kilka informacji o zasadach samego turnieju, bowiem one trochę się zmieniły. Kiedyś było do przyznania 5 dużych punktów, w tej chwili będzie ich 6. Proszę państwa, oto tablica. Nowa konkurencja, potyczki rodzinne. Konkurencja ta będzie się składała z 7 potyczek. Zwycięzca otrzyma 1 duży punkt. Inicjatywy społeczno-gospodarcze, tutaj też 1 duży punkt. Oceniać będzie te inicjatywy nasze jury. Zbiórka pieniędzy na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole. 1 duży punkt. Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 9. Już za kilka minut przedstawimy państwu jej pierwsze efekty. Ocena działalności kulturalnej, prezentacji kulturalnych należeć będzie również do jury i też 1 duży punkt. Konkursy sprawnościowo-zawodowe, 11 małych punktów i 1 duży punkt do przyznania. I oczywiście 1 duży punkt należeć będzie do państwa. Panie przy telefonach już czuwają w tej chwili, z tym, że telefony uruchomimy w momencie, kiedy państwo będą mieli trochę więcej wiedzy na temat obu miast. Numer telefonu w tej chwili już podam, 20-02-21. Ten telefon uruchomimy pod koniec naszego pierwszego wejścia antenowego. Pozwolą państwo, że przedstawię nasze jury.
Przewodniczącym jury jest Zbigniew Napierała, dyrektor drugiego programu telewizji. W jury są również redaktor Kazimierz Koźniewski, znany publicysta, członek Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i pan Józef Skweres, dyrektor Biura Administracji Terenowej w Urzędzie Rady Ministrów. Zresztą Urząd Rady Ministrów jest mecenasem Turnieju Miast. Tutaj obok mnie po lewej stronie taki duży, piękny puchar. Jest to oczywiście nagroda dla zwycięzcy. Puchar ten ufundowało Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. A po mojej prawej stronie rzecznicy obu miast. Z Bolesławca pan Lesław Kasprzycki i pan Olgierd Mancewicz. Natomiast z Sanoka pan Andrzej Maciaś i pan Edward Sikorski. Panowie będą czuwać nad prawidłowością przebiegu całego turnieju. I tyle może informacji wstępnych. W tej chwili przenieśmy się do Bolesławca. Halo, Bolesławiec. Robią chłopcy swym dziewczętom, aż im serce całkiem zniknie. No już dobrze, pomóc tatom, niech weselny zabrzmi taniec. Mogę tańczyć całe lato, aż polubisz Bolesławie. Bolesławcu nad Bobrem, chcę być z tobą na dobre. Chcę być z tobą. Dzień dobry Państwu. Tak, przywitał Państwa Bolesławiec w osobach Agnieszki Kubicz i Ryty Zawistowskiej, laureatki festiwalu w Zielonej Górze. Co tu dużo mówić? Jest raczej chłodno. Dzisiaj rano termometry w Bolesławcu wskazywały zaledwie 12 stopni, stąd ten mój niecodzienny strój. Ale miasto czyste, schludne, zadbane. Mnóstwo pracy tutaj włożono. Pracowali wszyscy. Dowiedzieliśmy się, że dwóch czy trzech niemowlaków tylko nie brało w tym udziału. Konkursy, prezentacje stąd z Bolesławca odbywać się będą z kilku miejsc. My jesteśmy teraz w centrum Bolesławca Nowoczesnego i przeniesiemy się na rynek i Stare Miasto. Staszek Wolny. A z rynku mieszkańcy miasta mimo chłodu gorąco, ciepło i serdecznie pozdrawiają wszystkich telewidzów w całej Polsce. Proszę Państwa, kilka słów o historii miasta. Sięga ona wczesnego średniowiecza. Miasto najprawdopodobniej swoją nazwę zawdzięcza piastowskiemu księciu Bolesławowi Wysokiemu, choć na ten temat wśród historyków ciągle jeszcze panują pewne kontrowersje. Jedno jest pewne, Bolesław Wysoki wzniósł tutaj w XI wieku piękny zamek, który do dzisiaj mogą oglądać wszyscy ci, którzy Bolesławiec odwiedzą. A dzień dzisiejszy miasta to przede wszystkim nowoczesny przemysł, wielkie zakłady pracy. Proszę Państwa, w tym oto miejscu, a także w kilku innych punktach miasta są stanowiska, w których gromadzi się datki na Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Cel to budowa nowej sali gimnastycznej dla zespołu szkół ogólnokształcących, który dotychczas nie mógł znaleźć się w planie społeczno-gospodarczym województwa, ale miejmy nadzieję, że po dzisiejszym turnieju zgromadzi się fundusze i ten obiekt dla bolesławieckiej młodzieży powstanie. Do tej chwili zgromadzono już 1 700 000 złotych. To tyle z Bolesławca. Głos ma Sanok. Witamy z Sanoka. Wczoraj blisko 20 stopni ciepła, dziś prawie 30. I w to upalne południe z kolorowego rynku w Sanoku witają Państwa mieszkańcy Sanoka. Witają sympatycy tego miasta Andrzej Kwiatkowski i Tadeusz Sznuk. Nie zazdroszczę dzisiaj jurorom. Jurorom, którzy zostaną postawieni przed zadaniem porównania osiągnięć przeszłości, przyszłości i dnia dzisiejszego dwóch tak różnych miast, jak Sanok i Bolesławiec.
Z Sanoka zaczniemy w trochę innym nastroju. Żeby Sanok... Każde miasto, żeby polubić, to trzeba poznać. A żeby poznać Sanok, trzeba wiedzieć, że jego mieszkańcy nie boją się i potrafią, budując dzień dzisiejszy, odwoływać się do przeszłości. Oto jak Sanok sprzed lat kilkudziesięciu słowami Bruno Schulza wspomina Dorota. Stare domy, wypolerowane wiatrami, zabarwiały się refleksami wielkiej atmosfery. Wspomnieniami barw, rozproszonymi w głębi kolorowej pogody. Zdawało się, że całe generacje dni letnich, jak cierpili sztukatorzy, obijający stare fasady z pleśni i tynku, obtłukiwały kłamliwą glazurę. Zdobywając z dnia na dzień wyraźnie prawdziwe oblicze domu, fizjonomię losu i życia, które formowało je od wewnątrz. Okna, oślepione blaskiem pustego placu, spały. Balkony wyznawały niebu swą pustkę, otwarte sienie pachniały chłodem. Z relacji filmowej o Sanoku wiedzą już Państwo o tym, gdzie pracują mieszkańcy Sanoka. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na to, z czym najczęściej kojarzy się Sanok. Oczywiście, z autobusami sanockiej fabryki autobusów Polmo Autosan. Pracuje w niej blisko 6,5 tysiąca osób. Produkowane w Sanoku autobusy miejskie, międzymiastowe, turystyczne eksportuje się do 10 krajów świata. Rolnicy znają Autosan jako producenta przyczep transportowych i rolniczych. Znają też inne sanockie zakłady. Właśnie te, których ekspozycje Państwo oglądają, to zakłady przemysłu gumowego Stomil, głównego producenta poszukiwanych na rynku pasków klinowych. Tradycją turniej jest, że handlowcy zapraszają mieszkańców i gości na kiermasz. Kiermasze i festyny trwają, proszę Państwa, w Sanoku od rana. Kto ma blisko, serdecznie zapraszamy do Sanoka. Tadeusz, oddaję Ci głos. Tak, no więc tu, jak Państwo widzą, musieliśmy na moment przerwać pracę kasą, bo jest wielki ruch. Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Pieniądze, które pozostaną w Sanoku, te, które zostaną przez sanoczan płacone, w Bolesławcu zbierają na salę gimnastyczną. Zobaczymy, co się da zbudować, usprawnić, ulepszyć w szkołach Sanoka za pieniądze zebrane tu na takie oto cegiełki. Cegiełki Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Cegiełki maleńkie, warte od 50 do 1000 zł. Wyższe nominały podobno już poszły. Spójrzmy w górę. Państwo to widzą, ja niestety nie. Tam jest podana suma wpłat. 3 miliony minęliśmy w każdym razie. Kto wpłaca? Osoby indywidualne, przede wszystkim osoby indywidualne, no i szkoły. Szkoły wpłacają na szkoły? Tak, też ze zbiórek chyba dzieci w szkole. No cóż, nie będziemy podawać prognoz na to. Ja myślę, że to się rozstrzygnie dopiero wieczorem, że miasta będą się ścigały, że ambicja wzajemna będzie kazała przynosić tu dalsze sumy. Pamiętajmy, co wpłacą bolesławianie, zostanie w Bolesławcu. Co w Sanoku, sanoczanie, zostanie także dla własnych dzieci. Dziękujemy. Proszę Państwa, w
tej kawiarence spotykać się będziemy dzisiaj z ludźmi, od których jeszcze więcej dowiemy się o Sanoku. Chciałem Państwu przedstawić przy stoliku wraz ze mną pan Zbigniew Derecki, rzecznik Bolesławca oraz pan Ryszard Pacławski, komendant chówca ZHP w Sanoku. A dlaczego spotkaliśmy się tutaj z panem, zaraz opowiem. Otóż od 1974 roku harcerze prowadzą akcję pod nazwą Bieszczady 40. Co to za akcja? Tak, harcerze przyjeżdżają w Bieszczady nie tylko wypoczywać, ale także pracować. Co roku ci, którzy wybierają sposób spędzenia czasu w trudnych bieszczadzkich warunkach, pozostawiają po sobie nie tylko miłe wspomnienie, ale setki, tysiące godzin przepracowanych na rzecz społeczeństwa Bieszczadów. Pracują zatem przy uprawach leśnych, pomagają we wznoszeniu obiektów użyteczności dla mieszkańców Bieszczadów, a także prowadzą zielone przedszkola i zgłaszają swoją artystyczną ofertę dla mieszkańców wsi bieszczadzkiej. Dzięki nim, proszę Państwa, jest tak w Bieszczadach pięknie. Tych ludzi, którzy pracowali, było już 100 tysięcy. 5 tysięcy z nich zostało odznaczonych odznakami. Ja mam nadzieję, że dziś przypomną sobie o Sanoku. To wszystko od nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy już pierwsze wstępne wyniki zbiórki pieniędzy na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole. Zbiórka ta trwa od godziny 9:00 i spójrzmy na tablicę. O godzinie 12:00 w Bolesławcu zebrano 1 700 000 złotych, natomiast w Sanoku 1 285 800 złotych. Przy czym jest to mniej więcej sytuacja remisowa, dlatego że w Bolesławcu, przypomnę, mieszka około 42 tysięcy mieszkańców, natomiast w Sanoku 37. Ilość zebranych pieniędzy podzielimy przez ilość mieszkańców i decydować będzie statystyczna średnia suma przyniesiona przez jednego mieszkańca danego miasta. Także w tej chwili mniej więcej remis. I pora rozpocząć pierwszą konkurencję potyczek rodzinnych. Przypomnę, że w sumie tych potyczek będzie 7. Zwycięzca otrzyma jeden duży punkt. Przenosimy się do Bolesławca. Dwie konkurencje potyczek rodzinnych. Proszę Państwa, było miło, było chłodno, teraz będzie niesłychanie gorąco. Potyczki rodzinne. Specjalność Wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Stoję obok pięknej klaczy. Nazywa się Lokata. Nie żebyśmy byli rodziną, ale jesteśmy silnie zaprzyjaźnieni. Drugi koń to los, wynik będzie loterią. Uwaga, start! A w konkurencji uczestniczą dwie rodziny, państwo Nowakowie z Sanoka i państwo Ślisty z Bolesławca. Państwo Nowakowie Maria, Stanisław, Aneta i Regina, państwo Ślisty, pani Grażyna, Jerzy, Daniel i Paweł. Konkurencja polega na tym, że dzieci mają doprowadzić konie do ojców, którzy następnie osiodłają te konie i jadąc na nich mają zabrać worek, objechać dookoła postumenty i następnie galopem bądź kłusem wrócić na miejsce. Moment zeskoczenia z konia będzie decydował o tym, kto zwycięży. Pan Jerzy Śliski już kończy dopinanie siodła, za chwilę znajdzie się na koniu. Muszę Państwu powiedzieć, że pan Jurek na co dzień wcale nie na koniu, tylko na joju. To jest takie duże urządzenie pracujące w kopalni. Pan Jurek jest górnikiem sportowym. Konie są z Zakładu Usług Socjalno-Turystycznych w Miłkowie przy Państwowym Przedsiębiorstwie Hodowlanym w Janowie. Przepięknie przygotowane. Tymczasem pan Jerzy Śliski już na koniu. Tak, teraz trzeba tylko wrzucić drugi bieg, podejść, koń się tego będzie bał. Koń nie lubi, a jednak udało się i trzyma. No i teraz spokojnie, spokojnie. Duża różnica. No kmicic to nie jest, ale w sumie wygląda nieźle. Już za chwilę będziemy znali wynik. Pan Stanisław Nowak jeszcze swoją trasę przejedzie. Zakres. Minuta i 32 sekundy. W tym właśnie czasie pan Jerzy Śliski zakończył konkurencję. Lokata spokojnie i z wdziękiem spogląda w stronę bolesławieckiej publiczności. Proszę mi powiedzieć, jak to było w końcu na tym koniu? Wspaniale było, no. Nogi mam posiniaczone od treningu, ale wspaniale. Długo Państwo przygotowywali się do tego? Tydzień czas. I to jest pierwszy z powrotem. Kontakt z jeździectwem? Pierwszy był w eliminacjach do potyczek rodzinnych, a w tej chwili to już jest drugi.
Jest prośba od telewidzów, żeby wyraźnie powiedzieć, która rodzina jest z którego miasta. Państwo Nowakowie z Sanoka i państwo Śliscy z Bolesławca. W tej konkurencji jeden mały punkt dla Bolesławca. I prosimy o drugą konkurencję. Już ją rozpoczynamy. Czy można startować? Uwaga. Start. Proszę Państwa, w tych workach są literki. 24 literki, z których rodziny będą musiały ułożyć na tablicach rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Mogą być nazwy geograficzne, nie mogą być skróty. Kto więcej? Zobaczymy. W liczbie pojedynczej w dodatku w mianowniku. Czy to jest M. Czy wcześniej wiedziały, jakie to są litery? Nie. Nie wiedziały wcześniej. Litery wzięliśmy z hasła. Z hasła, które brzmi: rodzina to punkty dla miasta. Oczywiście nie rzecz w tym, żeby to hasło ułożyć ponownie. Rzecz w tym, żeby ułożyć jak największą liczbę rzeczowników. As. Mi w Sanoku. Nic. Oka. Już trzy razy, a tutaj lot, iza. Ile czasu minęło, Staszko? Już prawda. Blisko minuta. To jeszcze mamy dwie minuty. Decyduje ilość utworzonych wyrazów. Dalej. Tak jest. Co jest to lepiej? Kto pierwszy, kto więcej. Oczywiście lepiej jest układać króciutkie wyrazy. Wtedy można ich zrobić jakby więcej. 24 literki z hasła: rodzina to punkty dla miasta. Kto sprawniejszy? Kto zna więcej wyrazów? Jakie tam wyrazy są już? Syn, pad, don, iza. Don, dy, o. A państwa Nowaków, as, mi. Don. Może być don? Czy dużo liter jeszcze zostało? Czekaj. No jeszcze mieszają państwo po kilka liter między sobą, usiłując stworzyć z tego jakiś nowy wyraz, takie słowo nowotwórstwo. Trzy litery zostały. Nie, to tutaj. Państwa Śliskich, którzy reprezentują Bolesławiec, państwo Nowakowie. No trochę więcej, tak. Proszę cztery. Ile czasu, Staszku, ile czasu? Jakie masz? Raz. Niestety, dwie minuty już mijają. Jeszcze tylko kilkadziesiąt sekund. No, proszę Państwa, jak te literki wymierzać, żeby coś z tego wyszło? O, jest, nie ma. Jedna literka, dwie literki zostały tylko. Raz, nie, zraz, a znowu Państwu Śliskim. A gdzie masz Jurek? Wyrazu Jurek pewnie nie da się ułożyć. Nie, ale jeszcze coś. Jeszcze kombinację. Gdzie by to dołożyć? Czy publiczność może podpowiadać? Publiczność może, ale jeżeli wszyscy naraz podpowiedzą, to i tak z tego nic nie wyniknie. Za dużo ludzi jest dookoła. Staszku, czas. Czas. To już są ostatnie sekundy przecież. No nie będzie więcej, za cholerę. No im nie wychodzimy. Dajesz tutaj hasło na koniec? Uwaga. Uwaga. Kończymy konkurencję. Koniec. Już nie dokładamy. Już. Co zostało? Koniec. Staszku, licz liter. Licz... rzeczowniki. A nie ma to. Już wyraz się nie liczy. Pad, tor, syn, iza, tan, kik, oda. Nie wiem, co to znaczy oda. Tak jak do młodości, tak? 8. As, mit, nit, oka, ul, za, don. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A zatem państwo Śliscy, jeden wyraz więcej. Drugi punkt dla Bolesławca i głos oddajemy do Sanoka. Pod podobną presją jak tam w Bolesławcu Sanoczanie będą tu startować Bolesławianie. Aczkolwiek myślę, że mieszkańcy Sanoka zapewnili im pewien komfort psychiczny. Wiesława Olczyk, chciałbym, żeby Państwo poznali rzecznik Bolesławca, osoba tak niesłychanie skrupulatna i szczerze mówiąc wydaje się jakby podejrzliwa. Niech Pani powie, jacy są Sanoczanie przy organizacji gier? Przemili, kulturalni i serdeczni. To się nazywa godna ocena przeciwnika. Bolesław Bogaczewicz, rzecznik Sanoka. Państwo będą pilnować, aby tu u nas było wszystko zgodnie z regulaminami, bardzo dokładnie napisanymi i podpisanymi przez obydwie strony. No i wreszcie zawodnicy, nasi goście z Bolesławca, państwo nastalscy. Danuta,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pan Wiesław Nastalski, pracownik CPN-u Wrocław, mechanik samochodowy, no i ich dwoje dzieci, Maciek z szóstej klasy i Marta z klasy drugiej. I gospodarze, państwo Jasińscy. Teresa Jasińska, sprzedawca, Jan Jasiński, elektryk, Małgosia, 14-latka i Monika, 9-latka. Monika, pokaż się państwu. Tam państwo patrzą, tam to jest. O, dobrze. No, prawie dobrze. Zadanie państwo znają. Trzeba posprzątać, ale przed sprzątaniem trzeba wiedzieć, że zginęły nam dwa pierścionki. Dwa maleńkie pierścionki, które gdzieś utknęły, po jednym w stosie śmieci, jednym w śmieciach bolesławieckich, drugi w śmieciach sanockich. Andrzej zaraz nasypie śmieci, wrzuci do nich pierścionki i trzeba odkurzaczem wysprzątać najpierw pierwsze pomieszczenie, następnie w zbiorniku odkurzacza znaleźć te zgubione pierścionki. Wysprzątać trzeba bardzo dokładnie, a odkurzacze, no cóż, odkurzacze po prostu nie są zbyt dobre. Trzeba je najpierw naprawić. Sanoczanin jest elektrykiem, bolesławianin technikiem samochodowym. Zobaczymy, jak się w tej kategorii sprawdzą. Czy już naśmiecone? Tak. Bolesławiec gotów? Sanok gotów? Rzeczników proszę do drużyn. Uwaga, start! Tu widzą państwo dwa takie wskaźniki napięcia. Umieszczono to takie żarówki przy gniazdkach, do których włączamy odkurzacze. Już naprawione odkurzacze, naprawione wtyczki. Wskaźniki napięcia są po to, żeby się nie okazało, że ktoś komuś tam wyłączył prąd. I sprzątanie, wielkie sprzątanie. Sprzątają rodzice, szukać zgubionych pierścionków będą dzieci. Maciek dopinguje, szybko, szybko, jeszcze koniec sprzątania. Jest pierścionek w Bolesławcu. Jest pierścionek w Bolesławcu. Pytam rzecznika Sanoka, czy wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Tak jest, mamy potwierdzenie, trzeci mały punkt dla Bolesławca, ale cóż... To znaczy jeden mały punkt, skoro jeszcze cztery zostały w tej konkurencji do zdobycia. A no zobaczymy. Pomogły dzieci i piosenka My jesteśmy dzieci, śpiewają wesołe nutki, bo tak nazywa się zespół wokalno-rytmiczny przy szkole numer 2 w Sanoku.